Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell. Klatki w tym oto piątym vlogmasie na moim kanale. Właśnie wróciłam do domu z moimi nowymi włosami, jak widzieliście. No i teraz jestem mega głodna i idę w końcu coś zjeść, po serio. A na obiadek akurat mam przepyszną zupkę warzywną i serio, kocham ją. Więc ja lecę. Właśnie mi przyszły paczuszki z AliExpress, więc sobie je teraz otworzymy. Nożyczki marchewkowe. Co my tu mamy? O, frotka. Super, że frotka, ponieważ ja mam jak na razie tylko jedną, a właśnie chciałam mieć o wiele więcej tych frotek, bo mega mi się one podobają. I mamy tutaj bardzo ładną taką frotkę z taką kokardką, takimi króliczymi uszkami małymi, że tak powiem. I ona jest welurowa, w takim pięknym kolorze, takiego brudnego różu, fioletu. Tak czy inaczej jest przeurocza i totalnie w moim stylu. No popatrzcie na nią. Mega chciałabym teraz już właśnie sobie zrobić ją kucyk, serio. A teraz kolejna paczuszka. O, i co my tu mamy? Jak widzicie, przyszedł mi taki przepiękny case w kwiatach wiśni. Naprawdę mega mi się podoba, jest taki różowy, postulowy. Oczywiście sobie założymy na mój telefon, tylko gdzie on jest? Sobie wymienimy. Tak właśnie on wygląda, mega mi się podoba. No wiadomo, na białym telefonie lepiej by wyglądał ten case, aczkolwiek i tak mi się podoba. A teraz czas na mikołajkowe kalendarze. Tym razem zaczniemy od kalendarza pielęgnacyjnego z Dilza. Dzisiaj mamy mikołajki, więc szukamy szóstki. I gdzie ona jest? Tutaj jest to serduszko, czyli możliwe będzie to mydło. Ojej, ja sobie wezmę nożyczki, tylko gdzie ja je dałam, ponieważ nie chcę sobie zniszczyć nowych pazurków. No wychodź. O, jest. O nie, rozerwałam. I mamy tutaj chyba te samo w ogóle serduszko. Tak, również jest to mydło i też jest w takim kolorze pudrowego różu i też jest to serduszko. Zobaczmy, bo jeszcze mam to mydło. No tak, jest to identyczne mydło, więc tak trochę średnio mogliby zmienić choćby kolor tego mydełka, no ale dobra. Ślicznie pachną. Michaś, ja nagrywam teraz vloga. Osiąść. A few moments later. Pa, pa. No, jak widzicie, o 17 będę szła do mojego chłopaka.
Kontynuując, mamy teraz kalendarz Zendisa, Frozen i otwieramy sobie szóstkę. Gdzie ona jest? Halo? Tutaj, nie powiem na jakiej części ciała, ale no, właśnie tutaj. I kogo my tu mamy? O! I mamy tutaj Olafa z tym Reniferkiem. Kompletnie nie pamiętam, jak on się nazywał. Jak wiecie, to napiszcie na dole. Otwieramy sreberko, które jest troszeczkę problematyczne, ale to nic. O, ja już chyba wiem, co to jest. Zgadnijcie, co to jest za czekoladka. No myślę, że chyba od razu widać, że jest to jakiś niedźwiadek. Misiu, wychodź z kubańcu. Skubany nie chce wyjść. Ej! Ewidentnie mój niedźwiadek nie chce zostać pożarty. Uuu, ale ładnie wyrzeźbiony. Mimo to, że jest to mała czekoladka, to naprawdę ten misiaczek jest bardzo ładny. Dobra, ja już jem, bo mi się roztapia w paluszkach. Pysznie. Czekoladki z Tigera. O, tutaj na policzku. O, i mamy dzwoneczek. Teraz czekoladki z Biedronki. I tutaj mamy na pomponie z czapeczki Świętego Mikołaja. I czekam na Świętego Mikołaja? Nie, mamy akurat prezencik, który również jest bardzo kojarzony z właśnie tym dniem, więc spoko. Bardzo ładny, podoba mi się. I to tyle. Wow, Luli, ale ty masz czysto w pokoju. A prawda jest całkowicie inna. Tak naprawdę to tylko tak widać powierzchownie, ale to, co się dzieje na dole, to jest istny dramat. Naprawdę nie chcecie tego widzieć, ale wam to pokażę, bo jednak to jest moje dzieło i myślę, że jest to dość ciekawe. Więc no, ja się teraz zbieram za sprzątanie tego syfu i też przy okazji zdejmę w końcu te halloweenowe ozdoby. No bo hello, dzisiaj jest 6 grudnia, więc Mikołajki, wypadałoby tutaj ozdobić już ten pokój w miarę świątecznie, więc właśnie to zrobię. Aczkolwiek jest mi mega szkoda tego oto baloniku, kościotrupa, który naprawdę jest przeuroczy, przesłodki i mi szkoda go wyrzucać, więc chyba go zostawię. No ale cóż, ja sobie teraz posprzątam, bardzo lubię to robić, więc no, sama przyjemność. Teraz pokażę wam, co dostałam od Świętego Mikołaja, ponieważ właśnie przed chwilą wszystko tutaj dostałam. Pierwsza rzecz jest to taka wielkaśna paka żelków Haribo i na pewno jej szybko nie zjem. Na stówę się z kimś podzielę, ponieważ no ja żelki naprawdę średnio tak jem, ale Haribo są naprawdę bardzo dobre. Kolejna rzecz jest to taka odżywka dwufazowa w takim sprayu z Pantene. Mega fajna rzecz, uwielbiam Pantene, jeśli chodzi o produkty do włosów i jak najbardziej ona się u mnie sprawdzi, bo już taką kiedyś miałam. Kolejny kosmetyk jest to coś, co naprawdę mega chciałam. Jest to taka maska z Garniera Fructis. Jest to maska bananowa i ona posiada naprawdę mnóstwo naturalnych składników i podobno jest mega fajna, więc sprawdzę.
I ostatnie dwie rzeczy. Pierwsze to są książki, na których mi mega zależało, naprawdę. Jest to dość droga sprawa moim zdaniem, ponieważ za takie książki trzeba przynajmniej dać 30 zł. Są one z Rossmana. Ja czytałam, że z Rossmana są dość fajne te książki, więc super, że je dostałam. I ostatnia rzecz, jest to taka paletka z Lovely Candy. Naprawdę bardzo chciałam ją mieć, ponieważ mega mi się podobają cienie w tej paletce. Tak naprawdę wszystkie cienie tutaj mi odpowiadają, a w szczególności też jestem mega ciekawa tego ostatniego cienia. Naprawdę jest mega ciekawy. No jedynym minusem tej paletki jest to, że wygląda dość tandetnie i ma niefajny pędzelek, pacynkę. No kto w tych czasach używa pacynki, proszę was. Ale mimo wszystko słyszałam o niej dobre opinie, no i cienie są przepiękne, naprawdę te kolory są idealne dla mnie. No i tak właśnie te prezenty się prezentują w tym roku, aczkolwiek mega się cieszę z każdej rzeczy tak naprawdę. No ale cóż, Mikołaj jak Mikołaj, wy jesteście zawsze tego ciekawi, co dostaję, więc pokazuję wam to. Więc tak, mega się cieszę, no i co? Zobaczymy się później. Jeszcze zapomniałam wam się pochwalić co do tego, co dostałam od mojego chłopaka. Są to takie piękne kolczyki. Są one z Hebe, jakbyście byli ciekawi. Specjalnie się pytałam, ponieważ wiem, że mogłyby być takie pytania. No i są to takie błyszczące gwiazdeczki srebrne, naprawdę przepiękne. No i myślę, że te kolczyki są idealne na święta, naprawdę są prześliczne. No i też fajnie wyglądają do moich włosów, tak się wyróżniają. Więc mega dziękuję. Ogólnie, moi kochani, jest pierwsza w nocy, a ja się pakuję, ponieważ jutro wyjeżdżam do mojej przyjaciółki Fali. Dobrze ją znacie z poprzednich filmików. Nie mogę się doczekać, ponieważ ostatnio ją widziałam 3 miesiące temu i naprawdę mega tęsknię. I te 2 dni, ponieważ przyjeżdżam do niej na weekend, muszą być wspaniałe. Tak to ogólnie wygląda. Jak widzicie, pierwsze co wzięłam to dres, oczywiście skarpetki, bielizna, grubaśne skarpetki, takie o widzicie w misie, jakieś fajne gry, puzzle, opaski, takie świąteczne, pędzelki do makijażu, kosmetyki, ponieważ będziemy coś tam nagrywać, szczotka do włosów, dezodorant, biżuteria, oczywiście osobny ręcznik, ponieważ ja mam włosy farbowane, więc nie chcę jej psuć ręczników, nie chcę, żeby były niebieskie, taka oto szczoteczka do zębów, świąteczne bluzeczki, no i sweterek, co tu jeszcze mamy? Statyw, kamera, ładowarki, kable, tego typu rzeczy. Swoją drogą widzicie, że mam taki fajny kabel świąteczny, trochę taki Stranger Things. Torebka, żebym miała najważniejsze rzeczy przy sobie. Misia nie biorę. Prezent dla Falusi, kapcie, torba, do której to wszystko spakuję, no i oczywiście na końcu laptop. No i ja kompletnie nie wiem, jak ja to wszystko pomieszczę do tej torby, mam nadzieję, że jakoś dam radę, no i biorę się do roboty. O dziwo, już się spakowałam, dosłownie zajęło mi to 5 minut, serio, i bez problemu wszystko się zmieściło, nawet mam trochę więcej miejsca, więc fajnie. No i co, ja już lecę spać, ponieważ jestem mega zmęczona i no, wstaję jutro o 6, więc w ogóle masakra, mam chyba 4 godziny snu tylko, czy 5. Ale dam radę, wypiję kawkę jakąś i będę żyć. A my się widzimy już w następnym vlogu. Cieszycie się, ja też. I co? Pa, pa!